Panie trenerze, niebawem kolejny mecz derbowy. Kolejne derby przynoszą jeszcze emocje, czy już to trzecie spotkanie ze Śląskiem działa mniej na psychikę i piłkarzy, i trenerów? Dla mnie działa szczególnie. Tym bardziej, że przypominam sobie obydwa mecze, w których no, sporo nieszczęścia się wydarzyło. I czerwona kartka, i bramka samobójcza. W sumie po niezłej grze, ale niestety no, strata punktów 2-5 w sumie. Ja uważam, że w tej chwili jest to konfrontacja dla nas, być albo nie być, bo jestem przekonany, że od tego startu bardzo dużo zależy później. Jeżeli my w tym meczu zapunktujemy, to wiara w to, aby zakończyć sezon pozytywnie, będzie większa. Wspominał Pan o tym meczu we Wrocławiu, gdzie no, spotkanie źle się ułożyło. Wiosną już tutaj doszło do rewanżu w Lubinie. Zagłębie było zespołem lepszym, no ale te indywidualne błędy zadecydowały o podziale punktów. Kolejna okazja do rewanżu i pokazania, kto rządzi na Dolnym Śląsku. To tak myślą zapewne kibice, natomiast ja uważam, że Śląsk tutaj rozegrał dobry mecz. Były takie fragmenty gry, że dominował. Myśmy grali z ogromną wiarą zwycięstwa. Niestety po samobójczej bramce troszkę nam opadły, że tak powiem, te pozytywne emocje i skończyło się na remisie. Wtedy to jeszcze nie było aż takiego problemu jak dzisiaj, bo te punkty, które późniejśmy stracili w lidze, to spowodowały, że jesteśmy w tym miejscu, gdzie absolutnie trzeba się grzebać do góry, a to nie można kalkulować, z kim my wygramy. Tylko trzeba wszystko zrobić, aby w najbliższym meczu rozegrać mecz, być albo nie być. Zdaniem dziennikarzy, zdaniem kibiców, trener Lęczyk lubi zaskakiwać czasami wyborami personalnymi w swojej drużynie. Przed takim meczem derbowym to dopiero spodziewają się jakichś eksperymentów ze strony trenera Zagłębia Lubin, a faktycznie dobrze strzelają, że coś w składzie może się zmienić? Dziennikarze tak uważają o Lęczyku, a ja mam swoje zdanie o dziennikarzach. My będziemy dysponować zawodnikami w zasadzie tymi, którzy grali wiosnę. I jak chodzi o niespodzianki, to ja uważam, że trzeba wiele zrobić w tym kierunku, aby Pajszało nie był najlepszym piłkarzem na boisku, aby ci najlepsi rozgrywający w środku szczególnie no, nie zdominowali aż tak gry, żeby nam stwarzać sytuacje bardzo trudne do obrony, ponieważ wiem doskonale o możliwościach niemal każdego zawodnika Śląska. To plan, jaki na ten mecz przygotujemy, to jest jedna sprawa, a druga, jak on będzie zrealizowany. Panie trenerze, to właśnie ze strony portugalskiego napastnika spodziewa się Pan największego zagrożenia pod bramką Zagłębia Lubin, czy bardzo pomoże mu Sebastian Mila, który dochodzi do formy, widać to było w ostatnich spotkaniach? Przecież same statystyki pokazują, co znaczy, co znaczył ten piłkarz dla tego klubu, że on zdobywał bramki, które decydowały o zwycięstwach. To jest masę punktów, które dały Śląskowi jednak miejsce wyżej od Zagłębia. Co do Sebastiana, to on w swoich umiejętnościach nic nie stracił. Jest wypoczęty, jest chętny do gry, ale nie lekceważymy również tych, którzy grają na boku tą
kiedy od oskrzydlającą, że tak powiem, wykonują, bo też grają na fajnym poziomie. Ja generalnie rzecz biorąc, ja uważam, że Śląsk Wrocław to nie jest drużyna, która powinna być na tym miejscu. A jeżeli oni, przepraszam za powiedzenie, zaskoczą, to będzie to dla nas z pewnością trudny orzech do zgryzienia. Panie trenerze, wspomina Pan o niebezpieczeństwa ze skrzydeł Śląska. Wypad Bartek Rymaniak, ta absencja podstawowego obrońcy Zagłębia, to duża strata dla drużyny przed takim meczem? Danow, jeżeli ma pretensje, że nie gra, a gra Rymaniak, proszę bardzo. Ma mecz o ogromną stawkę, mogę powiedzieć wprost, do roboty. Chociaż jak sobie przypomnę mecz poprzedni z Legią, bo grał, no będziemy przegrali ten mecz. Mhm. Czyli z pewnością nie będzie to łatwe zadanie dla niego. Też będę oczekiwał od reprezentanta Bułgarii dobrej gry. Panie trenerze, na te dwa dni przed meczem ze Śląskiem szatnia Zagłębia żyje już tym spotkaniem. Wyczuwa Pan jakieś szczególne emocje u zawodników? U zawodników nie. My się, że tak powiem, na treningu już taktycznie zbliżamy do tych elementów, które w tym meczu będą miały znaczenie. A poza tym, no krótko mówiąc, zebraliśmy zawodników po prawie 4-dniowej przerwie. Mamy nadzieję, że są wypoczęci i głodni gry, czyli jest najbliższy mecz, krótko mówiąc, do roboty.